Poszło. Wyrwało pół blachy, ale poszło. Praktycznie wychodzi na to, że nie trzeba okno zakładać. No, właściwie tak. Nie wiem, z chłopakami z Hellcampu to jest beznadzieja. Nie, potem czeka jeszcze z 2 tygodnie rzeźbienia. Mateusz, bohater ostatniej wyprawy, przywiózł, nie z Wrocławia, ale po drodze jadąc do Wrocławia, z Ostrowa Wielkopolskiego, przywiózł okno, które jest nowe, tylko trochę już przeleżałe na magazynie. Więc to będzie najnowszy element w naszej przyczepie. Takie okienko. Właśnie, bo ja chyba o tym nie mówiłem. Plan jest taki, że w miejscu tego bocznego okna, które było strasznie połamane, wstawimy okno stałe. A może o tym mówiłem? Jeśli mówiłem, to sorry, nie? Ale to już wiecie. No ale właśnie, zacząłem tak nietypowo od... mówię wam o oknie, o wyjeździe i tak dalej, a w ogóle nie było dzień dobry. Więc dzień dobry. Witajcie z powrotem w hali Hellcamp. Działamy dalej. Ja nie wiem, chyba nic więcej nie mam do powiedzenia. Chciałem się tylko przywitać. Żebyście nie mówili, że jestem niekulturalny. No. Kurde. Kojarzycie to uczucie, kiedy chcesz kichnąć, już cię kręci w nosie, ale jednak ci przechodzi? Ja nienawidzę tego. Dobrze, chłopaki przygotowują się do budowania tej ramki. Ja natomiast wykorzystam ten czas z moim ulubionym odkryciem, narzędziem, czyli tak zwany fein. Oczywiście nie jest to, w ogóle ostatnio skumałem, to nie jest fame, tylko fein. I fein to nie jest nazwa własna jakby tego urządzenia. To jest urządzenie wielofunkcyjne, to akurat jest firma Makita, a Fein to jest po prostu jakaś tam inna firma, której chłopaki używali i tak po prostu na to mówią. Fein, jakkolwiek. Co będę robił? Będę przycinał cały teraz ten laminat, który się już ładnie tutaj przykleił, po krawędzi drewna. Mam déjà vu, bo jakieś 2 miesiące temu, 3 miesiące temu robiłem to szlifierką kątową, tylko ciąłem blachę. Teraz będę ciął laminat. Pociąłem chwilę fejnem, ale Michał stwierdził, że lepiej będzie frezarką. To już dosłownie jeden krok dzieli nas od montażu okna i bakisty. Dobra, może z 5 kroków. Przechodzimy do budowania ramki pod okno. Moim zdaniem przyłóż i z góry sprawdźmy, że rzeczywiście jest 1,5 cm, no. Tematyki nie oszukasz. Dobrze, rameczka okienna już została cała wklejona, znaczy wycięta, wklejona, po prostu zrobiona, o, tak to nazwijmy. No i teraz musimy poczekać, aż to troszeczkę zwiąże, dlatego idziemy teraz na przerwę śniadaniową. Zastanawiałem się właśnie, jak chłopaki to zrobią, że dostosują ten 3 cm styropian, żeby miał 2,8, a tu po prostu przymiar i tareczka. Mają patent, chłopaki mają patent. Już masz tyle godzin nakręcone tego smarowania klejem. Grubsza kombinacja. Żeby wykorzystać jak najwięcej z tej blachy, bo ta blacha dużo kosztuje i też ta rybia łuska nie jest tak do końca łatwa do dostania. Wnoszę małą poprawkę po sugestii Mateusza. Blacha może i łatwa jest do dostania. Gorzej tylko z pieniędzmi, które ta blacha kosztuje.
Także trzeba z jednego kawałka spocząć jak najwięcej. No a jak? Panie prezes? Będzie, będzie. Będzie, będzie. Po co cała ta kombinacja? Po to, żeby zniwelować te nierówności, które wynikają z tej starej blachy, która tu jest pogięta. I zassało, nie? Ten styropian, który jest pod blachą, związał już do sklejki, która jest od wewnątrz i ta blaszka tu już ładnie. Panie kurde. Trzyma, kurde. Jak to wygląda? Ależ się dzisiaj mleczko rozlało w powietrzu. Taka mgła, trzeba było tutaj powoli jechać, ja się sunę. Helkamp z powitym mgłą, a tu się wyłania jakiś człowiek z tej mgły. Oto idzie on. Mateusz Helkamp. Po jednej nocce dociskania przez tą pianeczkę i przez sklejkę, a tu jest jeszcze przykręcone na dole. Widać, że ta blaszka, nie wiem, czy to widać na tej kamerce, ale myślę, że tak. Tu, gdzie był brzuch, to wszystko ładnie doszło. Powiem wam, że to naprawdę estetycznie wygląda takie łączenie. Na pewno lepiej niż te listwy, które były tutaj poprzednio. Tak Helkamp testuje przyczepy. Chodzi i obija. Piąchą. Jak jest coś nie tak, to widać. To od razu słychać, nie? To jest test ostateczny test akustyczny. Ściągamy wszystkie ściski. I teraz co? Tego typu rzeczy, sklejeczki tu będziemy wklejać. I tam tak samo. O, tutaj, tutaj. Tu u góry jakaś sklejeczka. I to wszystko uzupełnimy styropianem i będzie elegancko. Za dużo kleju wypłynęło. Poszło. Wyrwało pół blachy, ale poszło. Wkleja styropian, jednocześnie przyklejając go do blaszki i jednocześnie przyklejamy na to sklejkę. Więc taki już ostateczny etap zamykania ostatniego fragmentu ściany. I tak wygląda ta ścianka po zabudowie. Nie przejmuję się tym, że nie jest wyrzeźbiony z jednego kawałka sklejki. Nawet gdyby te sklejki były innego koloru, innego odcieniu, to też mi to nie robi, ponieważ tutaj wszędzie będzie położony siding. Michał i kładzenie kleju, ujęcie 15. Nie wiem, który raz już ci kręcę, jak kładziesz klej, Michał. To jest ciągle ekscytujące, wiesz? To jest ten moment przykładania blachy. Bardzo ważny moment. I git. Ładnie nam się tu zasysa. Chociaż troszeczkę nam się z Michałem nie chciało już dzisiaj tego robić, to wkleiliśmy jeszcze na koniec tą górną blaszkę. To się teraz zbetoni przez noc i będziemy mogli jutro to okienko wycinać. To na dzisiaj tyle. Pa! No właśnie, tak wyglądam. Dzień dobry. To do was należy ocena, czy wyglądam jakby wczoraj coś, czy nie. Nie, jestem troszeczkę dzisiaj nieświeży. W domu dużo rano się działo i taki jestem troszeczkę do tyłu. Kolejny dzień zmagań remontowych. Myślę, że już jeden z ostatnich. Nie wiem, zobaczymy. Dobrze, teraz co? Plan? Pewnie tniemy to okno, nie? Nie, no montujemy dzisiaj okna i bakistę. I wyjazd. I wyjazd. Dobrze, elegancko. Po krótkim szkoleniu od Mateusza kładę nową uszczelkę na ten otwór okienny. Ładnie tu będę to rozwijał, potem to wstrzelę takierem i na koniec klin. Jaki będzie klin? Biały czy czarny? Biały. No, już zawsze jest biały. Nie wiedzieliście? Nie? Dokładnie, myślałem, dobra, fajnie, no super. Ściankę kończymy, a tu nagle przechodzimy w temat zaczep. Tu widać tylko tyle, że okładziny są total zajazd, nie? To tak, w sensie? No. A poza tym ktoś kiedyś
wystarczy choć raz nowy stabilizator AKS nasmarować, to te okładziny cierne raz nasiąkną smarem i potem już nigdy nie będą działały tak jak powinny. Było smaru nawalone w cholerę. Aha. I tego się nie da wyczyścić. To jest tak jak klocki w samochodzie, byś sobie przesmarował smarem, on wchłonie do środka i... Tu muszę nacisnąć na to, żeby się spięło, widzisz? No. Ale jak naciśniesz nie tu, czyli kulka nie wejdzie do środka, a uderzy w to, też idzie, o, widzisz? Mhm. I wtedy ta kula sobie tu leżała. I sobie ona tu leży, dopóki nie ma większej dziury, to sobie jedzie. Prawdopodobnie została rozwiązana zagadka mojego dzwonka, panie Mateuszu. No, dosłownie miałem 5-minutowy telefon, nie? Może 7 minut rozmawiałem. Chciałem nakręcić jakiś montowany zaczep. Skończyłem rozmowę, a zaczep już jest gotowy. Nie wiem, z chłopakami z Helcampu to jest beznadzieja. Oni kuźwa za szybko wszystko robią, no. Po prostu ja nie nadążam z kamerą, nie wiem. Ależ ładne to jest, ja cię sunę. Rocznik 2021 normalnie, wszystko tu jest teraz w tej przyczepie. Ja tak sobie tutaj leżę, odpoczywam pod przyczepą. Nie, tak naprawdę patrzę, co robi Michał. Michał Zalek pod przyczepą i próbuje z kostki tutaj wypiąć cały kabel dochodzący do końca dyszla, do haka, żeby całą tą wiązkę wymienić. Prawdopodobnie teraz by przeklnął, ale ponieważ jest włączona kamera, więc się powstrzymuje, bo ta kostka ni trąbę wyjść nie chce. Więc ja wyłączam, żeby dać upust jego emocjom. Oczywiście nie nakręciłem tego, jak Michał lutuje, ale co, no przecież wiecie, jak wygląda lutowanie, nie? Więc pokażę wam tylko tyle, że Michał pięknie tutaj połączył kosteczkę z nowym kablem. Test oświetlenia. Co? To właściwie wtyczki, a nie oświetlenie. Lewa pozycja z tyłu. To jest prawa pozycja i obrysy. Zanim wkleimy ramkę od bakisty, od drzwiczek do bakisty, to Michał zaszczelnił jeszcze wszystkie krawędzie styku ścian i podłogi. Teraz nawet jak coś tu się rozleje, to nie wsiąknie. Nawet tutaj, wszędzie. W tych warstwach widocznych na tej ramce przewijają się różne koncepcje montażu tej ramki, które przewijały się przez lata, więc trzeba to wszystko wyczyścić teraz do... Wyczyścić do czysta. Po przerwie śniadaniowej przechodzimy do następnego punktu programu, czyli wklejenie bakisty. I tu zasadniczo chyba się nic spektakularnego nie wydarzy. Chłopaki przymierzyli bakistę i pasuje fajnie, nie ma żadnych mega prześwitów, więc chodzi tylko uszczelniać, śrubki, nierdzewki i tyle. Tak, robicie to bardzo powoli, żebym miał ujęcie z tego spektakularnego momentu. Od 74. To jest 76, wiesz? Dobra, nie wiadów. Podnieś ten podnośnik do środka i zamykamy. Powiem ci, Michał, że z tego ujęcia w ogóle nie widać łączenia. Jeszcze teraz? Teraz to praktycznie wychodzi na to, że nie trzeba okno zakładać. No, właściwie tak. Tak wam zdradzę tajemnicę Michała i Mateusza. Tu jest łączenie, ale wyszło elegancko. To byś założył dół, byśmy tylko wzięli linkę i zrobili pryt i już by było. Pokażę wam backstage montowania tego okna. To jest gruba rzeźba. Co? Żeby to okno wepchnąć w szczelkę. Ale ona przeskakuje łatwo. Ale się przecina. W jednym miejscu się... Niecenzuralne słowa będą wypipane. Tak, przytrzymuj mi to. Ja im nie przeszkadzam, więc idę wciskać dalej klin biały. Dobra. Siedzi! To pierwszy i ostatni. Tylko, żeby przytrzymać. Michał, pokaż wyraz ulgi na twarzy. Ale sposób, nie, kurwa, ci spierdzielaj. Ale jakby ja się z tym źle nie czuję, że... Myślę sobie, że chłopaki nabyli nowe doświadczenie.
Dobra, to się wytnie. Nie pytajcie, jak zainstalowaliśmy ten klin w tym oknie. Kuźwa, jakaś rzeźnia po prostu. Trochę za pomocą tego lejka, trochę za pomocą śrubokręta, wciskanie, wyginanie, po prostu abstrakcja. Po prawie godzinie walki wyszło naprawdę fajnie. I okno siedzi, jest super. Od wciskania śrubokrętem ręce to mi się tak trzęsą. Przechodzimy znowu w tryb pracy na 6 rąk, każdy robi co innego. Ja przycinam jakieś blaszki, które będą jeszcze sztukowały przyczepę z boku. Mateusz przycina laminat na dolnej krawędzi, a Michał czyści listwę, która jest przykręcana. Więc taki już, wiecie, wykończenie już. Kolejny szczegół naprawy naszej przyczepy to sklejenie tego połamanego zderzaka. Dzisiaj rozpoczynamy ostatni dzień pracy nad przyczepą. Ostatni, nie? Na hali. Na hali, tak, bo mnie potem czeka jeszcze z 2 tygodnie rzeźbienia. Dzisiaj musimy jeszcze zrobić listwy z uszczelkami, przykręcić zderzaki i ją stąd wypchnąć. No. A tak wygląda zderzak. Super się tutaj to powiązało. Będę musiał tylko ten zderzak odmalować i jest w git. Muszę te wszystkie resztki dekalinu tutaj wyczyścić. Boskie zajęcie to jest. Ale tu z blachy to schodzi łatwiej niż z tych uszczelek, więc jest git. I tak jest o tyle dobrze, że nie musiałem czyścić tej starej uszczelki, która tu była, bo ona była tak zawalona w ogóle dekalinem, resztką uszczelniacza i jeszcze resztkami farby razem z podkładem, że dobrze, że chłopakom udało się dostać taką uszczelkę nową. Jeden narożnik profil już zainstalowany i nawet jeden zderzaczek się już pojawił. Słodziaśnie. Lineczka już jest, właściwie już nie mam co pokazywać, słuchajcie. Ostatnie sznyty i wyjazd. Przywiozłem biały klin, który kupiłem przy poprzednim remoncie, sporo tego zostało. Najpierw muszę w tym makaronie znaleźć początek tego klinu. Szykuje się pyszna zabawa. O, jest. Szybko znalazłem. Nice. Nie. Chyba jednak nie. Jakieś szczątki tu leżą. Powiem wam, że to było takie trochę stresujące, dziwne uczucie wiercić w świeżo położonej blasze, którą przez kilka dni tu żeśmy rzeźbili i teraz miałem tutaj wywiercić otwór. A, taki stresik. Wszystko tylko po to, żeby kopsać, zamontować tą obrysówkę. I w tym właśnie momencie kończy się garażowanie mojej, naszej przyczepy w tej hali. Wyjeżdżamy z nią. Grunt, że jakiś etap jest zakończony. Woo! Koniec! Moi drodzy, koniec!